Słuchajcie, moi drodzy, kiedyś rozmawialiśmy w Art Cafe pod pretekstem, możliwe, że tam też wrócimy za jakiś czas. Dzisiaj tak w roboczym trochę wydaniu było Piłkarska Środa. Porozmawiamy jednak też o piłce. Pytałeś mnie, co myślę na temat meczu Śląsk-Wrocław-Legia Warszawa. A ja się ciebie tak trochę jakby odbijając piłeczkę zapytałem, co myślisz na temat meczu, nie wiem, Realu, który ledwo sobie poradził tam w jednej kwestii. I ja bym chciał jeszcze dzisiaj poruszyć temat tych kar dla zawodników przed El Clasico. Lewandowski, czy od mecze pauzy, teraz cofnięta kara dla piłkarza Realu, jeden mecz mniej, zagra w tym konkretnym spotkaniu 28. No i na koniec, jeśli nam starczy jeszcze siły i ochoty, to wspomnimy o tym, co ewentualnie dzieje się w tej chwili, na przykład w kongresie UEFA, jak w tych komisjach UEFA-owskich są rozpatrywane kary klubów, kibiców. I to nie chodzi tylko pod kontekstem Alkmaaru, ale generalnie siły przebicia poszczególnych federacji. Także rozmawiamy o piłce. Teraz leci czołówka, nie? No, teraz sobie gadamy. Sławek, nie oglądałem meczu Legii ze Śląskiem. W tym czasie pokazywałem mecz siatkówki w Wałbrzychu, derby, więc ważny mecz. Ale powiem ci tak szczerze, no to byłem zszokowany wynikiem, nie? Bo jednak ten wynik taki dość wyraźny. No na pewno, na pewno. Trudno by było mówić przed meczem, czy Śląsk był jakimś faworytem. Zdecydowanym tu mógł paść każdy wynik. Wiadomo, Smaszku dodawał tutaj fakt, że osoba trenera Jacka Magiery, tak, też byłego legionisty, byłego trenera Legii, no ale ten Śląsk zaskakuje w tym sezonie. I... Tak, a zobacz, że pierwszych kilka spotkań praktycznie w ogóle nie istniało, praktycznie w ogóle go nie było. Już mówiło się o tym, że Magiera poleci z pracy, a tymczasem, no teraz to ja myślę, że chyba by musieli tutaj wszystkich na kolanach przepraszać, gdyby to zrobili. Nie, Jacek Magiera to też jest bardzo inteligentny człowiek, skończył dwa kierunki studiów, oprócz AWF-u, także heraldykę, o ile dobrze pamiętam. A co to jest? Nie heraldykę czy historię, ale chyba pisał pracę magisterską z heraldyki, czyli to jest nauka o herbach. A widzisz, rzecz istotna, tak. Ciekawa. No. Istotna w świecie sportu, nie? Też nie zapominajmy, że był to trener przymierzany, gdzieś tam był w szerszym gronie do objęcia reprezentacji. No chociaż mówią, że to za jakiś czas dopiero, nie? Teraz tak bliżej młodzieżówki, z którą też pracował przecież, prawda? Ale no... Też to pokazuje, że nasi trenerzy w naszej lidze też mogą się wyróżniać i wprowadzać jakieś nowe standardy. Tutaj, jeżeli im się pozwoli popracować, to... Też rozmawialiśmy kiedyś, że wchodzi tutaj już nowe pokolenie trenerów, ta karuzela trenerska trochę się wykrusza, którzy wędrowali bardzo dobrze. Dobrze, ja już bardzo dobrze. Nie mam nic do Restalenczyka, nie wiem, do Jabłońskiego, czy jakichś tam innych postaci, tak jak nie wiem, Engela, czy kogoś tego czasu, prawda? Ale nie uważa, że był taki moment i to trwało dość długi czas, że była ta karuzela, którzy się zmieniali po prostu z klubu do klubu, ci sami chodzili, te akurat nigdzie nie pracowali, no to tam malowali po ekranie w studiach TV w przerwach meczów Ligi Mistrzów. Myślałem o Franciszku Smudzie, ale on akurat nie malował, bo to jest też inna kategoria. To jest światowej chyba, nie? A co sam mecz też fajny, już taki może spoza sportowej kwestii. Pamiętam jeszcze lata 90., jak się oglądało mecze, najlepsze stadiony w Europie, atmosfera na trybunach i potem jak się fragmenty z ekstraklasy naszej, te stare wszystkie mecze, tak, ruiny, się wydawało, że to u nas nigdy tak nie będzie. Mamy tutaj już no, super nowoczesny stadion, pełny 40 tysięcy kibiców. Tak zwane sold out, czyli wyprzedane wszystkie bilety. A nie uważasz trochę taką pychę Jędrzejczyka, który mówił po meczu, że jak chcą Legię oglądać, to muszą na Legię przyjść? No przyszli, nie? Zobaczyli coś, czego pewnie on sam nie chciałby przeżywać.
No na pewno, wiesz, Legia trochę się tutaj przypomina, ten sen, no przypomina to jeszcze do tego daleka, do powtórzenia sukcesu, w ogóle do zbliżenia się Legii z sezonu 90-91, kiedy to dotarli do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów, a w lidze do końca, tak, grali o utrzymanie. Tutaj też, no w tych pucharach idzie im, no nie jest tak dobra, źle. To dopiero był trzeci no mecz, tak, ale trzeci, drugi chyba grupowy, nie? Nie, a w tej lidze mieli wpadki też od samego początku się zdarzały takie. No chociaż mieli teraz taką długą potem serię bez, duszy, tak? Bez porażki. Teraz mają cztery mecze przegrane na pewno, z rzędu. Na pewno rozmiary zwycięstwa są tutaj się zaskakujące, ale to wiesz, jak już coś się zaczyna psuć, no to często tak jest, że już potem idą bramka za bramką. Nie? No dobra, ale szybko teraz stracony powiedz. Gol na początku drugiej połowy. No i tak, i potem te bramki takie jedna po drugiej, prawda, zaraz po sobie praktycznie. Ale zobacz, nie masz wrażenia, że ten kryzys zaczął się w Holandii? No być może wszystko ja wiem, się tam złożyło, różne elementy. I to tak. Nawet oczywiście mówimy o pozasportowych rzeczach. No tak, to w głowach zawodników może jeszcze nie było to, a może aż tak widoczne w meczu z Rakowem, tak. Choć no, mi się wydaje, że już to było widać bardzo. Raków nie grał dobrego meczu, a jednak wygrał. Też mi się wydaje, trochę zaniżyły poziom obie drużyny w tamtym spotkaniu. Potem te porażki w kolejnych spotkaniach Legii samej w sobie. I teraz mecz znowu na wyjeździe bez kibiców. Wydaje mi się osobiście, że to jest jednak pokłosie tego, co się wydarzyło w Holandii. Tym bardziej, że tak jak śmieje się policja holenderska, teraz prosi kibiców o to, by przekazywać im nagrania, które rzekomo mają, nie? Na temat niewłaściwego zachowania polskich kibiców, polskich piłkarzy, kogo się da. Bo... Słyszałeś najnowsze doniesienia dzisiaj? No nie, nie. Słyszałem, że mają, ale... Mi się rzuciło w oczy, że jakieś sankcje, kara dla Alkmaaru będzie, ale naprawdę bardzo, bardzo symboliczna. No jeżeli by do tego doszło, to byłoby to śmiechu warte, bo przypominam rok temu podczas meczu Alkmaaru z może West Hamem, dobrze pamiętam? West Ham czy Aston Villa? Przepraszam, zapomniałem teraz, że pobite zostały osoby towarzyszące piłkarzom, rodziny tychże piłkarzy i też przy biernej postawie ochrony policji. Także jeżeli do tego by doszło, to tutaj naprawdę musiałoby, trzeba byłoby poruszyć niebo i ziemię. I nieważne, który polski klub miałby grać na terenie właśnie holenderskiej ziemi, no to tam trzeba byłoby robić wszystko za każdym razem, żeby pokazać im, że to niestety, ale oni racji nie mieli. Słuchaj, teraz na chwilę, bo Marek Papszun, nie? Miał być trenerem reprezentacji, miał wyjechać za granicę, dostał propozycję pracy, nie wiem, z Dynama Kijów, Szachta Doniecka, reprezentacji Czech, o czym mówiłem niedawno w programie Przed Kolejką. No ale dzisiaj czytałem taki duży wywód na temat ewentualnych jego przenosin do Ajaxu Amsterdam. Nie wiem ile, bo trener został zwolniony do Ajaxu. Nie, no nie wydaje mi się, nie jest jakąś aż tak jeszcze rozpoznawalną, myślę, tak samo jak w przypadku i zawodników, tak samo w przypadku trenerów, też gdzieś ten element PR-u, marketingu ma wpływ na transfery, no chyba, że jest się talentem takim na skalę, no Mourinho, ja nie odmawiam niczego Markowi Papszunowi, no ale jednak on zdobył parę trofeów w polskiej lidze z Rakowem. Gdzieś tam się pokazał jako tako w Europie. Mourinho jako jeszcze młody trener zdobył Sporto. Też nie faworytem wtedy rozgrywek. Wygrał ligę rok wcześniej, puchar jeszcze UEFA wtedy, potem Ligę Mistrzów. Ograł te wielkie firmy jak Real czy AC Milan wtedy, które były na topie, Juventus. A jak pokazuje historia Ligi Mistrzów, no nie zdarza się to. To są przypadki takie jednostkowe, rzeczywiście wtedy, kiedy trafi się jakaś taka jednostka, która albo potrafi poukładać zespół, żeby on wygrywał, albo sama w sobie ma takie jednostki w składzie, typu no, choćby dawniej Cristiano Ronaldo, no to jednak jest łatwiej, prawda? Ale to też trzeba się umieć takie wyszukać, tak, i odpowiednio je poukładać. Szczególnie jak to jest jeszcze młody zawodnik, nieukształtowany, żeby ten cały potencjał z niego wydobyć, a nie odwrotnie. No to też przykłady trenerów, którzy mieli duży talent, gdzieś tam przez właśnie błędne, złe prowadzenie, nie rozwinęli go, albo później niż to można było tego oczekiwać. Powiedz, Liga Hiszpańska zbliża się El Clasico, często właśnie o tych meczach rozmawialiśmy wcześniej, podczas poprzedniego sezonu. Wtedy też mecz trochę ostatni, tam zahaczyłeś na początku z podtekstem. Tak, tak. No Sevilla, Real, tu z kolei na osobę Sergio Ramosa.
No dobrze, ale widzisz... Ale nie zaimponował mi w tym meczu, wiesz, nie tylko tym, że dobrą grą, bo miał parę takich, no uratował Seville, ale zawodnik, no znany ze swojej zadziorności w takim niekoniecznie pozytywnym znaczeniu tego słowa, taki trochę rozrabiaka, gdzieś tam potrafił kogoś tam uszczypać, nadepnąć. To tutaj w takich sytuacjach ja nie brakowało ich w tym meczu, gdzie no tam do rękoczynów dochodziło, on jako rozjemca tutaj stawał. No i tak samo związany z Sewillą i, no i legenda Realu, wiadomo, ale no. Wygazywał się spokojem i tam w jednej sytuacji chyba zapobieg eskalacji konfliktu, bo by tutaj naprawdę ręce jeszcze bardziej poszły w ruch. No to na pewno. A dobra, a powiedz teraz, jak ty postrzegasz sytuację od cofnięcia kary jednego meczu w przypadku Belli, jak to się wymawia? Panowie, no, ja nie jestem fanem tej drużyny, ja nawet nie wiem, kto... Czekaj, bo mnie wybiłeś z rytmu. W składzie gra. Ważne, żeby Barcelona wtedy w tą sobotę wygrała, nie? No. Wiesz, zawsze były kontrowersje, jeżeli chodzi o lidze hiszpańskiej, czy mniej lub bardziej uzasadnione mówiło się, że sędziowie sprzyjają. Tak, tam porównywane to było do Lewandowskiego i kary jego trzech spotkań. Ja do tego specjalnie wróciłem, bo wtedy też tu wszyscy w Polsce byli oburzeni. Tam uzasadnienie tej kary było takie, że jedna kara meczu za czerwoną kartkę, a kolejne dwa mecze to są niesportowy gest. Tak, Więc gdyby nie to, to pewnie pauzowałby tylko jedno spotkanie, tak musiał pauzować trzy. W tym przypadku oczywiście fani Barcelony mają pretensje do komisji sędziowskiej, że cofnięto karę jednego meczu po to, żeby mógł zagrać. Powiedz też, ilu kibiców zna dokładnie regulamin. No myślę, że żaden tak naprawdę tak. Hiszpańskiej premierowizji nie zna regulaminu. Są jakieś niuanse, no na pewno nikt nie podjął decyzji o tak, musiała być jakaś podstawa do. No dobra, do tego. To teraz pójdziemy w drugą stronę. Laporta i jego historia korupcyjna w przypadku sędziego już ma zarzuty, ale jest też jakby drugi ciąg tego całego, nie wiem jak to nazwać, jego zachowania w stosunku do sędziego. I odbita piłeczka w kierunku Realu Madryt, który rzekomo w tamtym czasie miał też swój gdzieś przygotowany budżet odpowiedni, do tego by opłacać sędziów i by te wyniki były dla tych zespołów bardziej korzystne. Laporta rzekomo twierdzi, że Barcelona wtedy opłacała sędziego po to, by dowiadywać się o tym, w których meczach te przekręty mają nastąpić. I niby ta dokumentacja też trafiła do rozpatrzenia. No i teraz zakładając, że rzeczywiście to jest prawda, to za niedługo powinny zostać postawione zarzuty drużynie, czy też osobom kierującym Realem Madryt. Oczywiście, że powinny, wiesz, no tutaj to nie ma żadnej taryfy ulgowej. Dobra, ale czy nie powinno tu być kary takiej, jak była dla Juventusu Turyn swego czasu? Być może i powinna, ale to też mówię, też opieramy się na przepisach. To, co, mówiąc tak moim językiem, pod jaki paragraf podlega w danym przypadku, takie są przewidziane sankcje. No, i właśnie o to chodzi. W Juventusie mamy teraz do czynienia z kolejną aferą, która jeszcze też nie wiadomo, też jaka była jej dokładnie skala. No, widzisz, tam gdzie są wielkie pieniądze, no tego się czasami dochodzi do takich rzeczy. I... Dobra, Sławek, ja tak trochę ja skaczę. Tego absolutnie nie usprawiedliwiam. Jasne, to nie można tego usprawiedliwiać. Ale czy jest możliwość wyeliminowania tego? No trzeba z tym walczyć na pewno, rzetelnie walczyć, a jeżeli mówi się, że ryba psuje się od głowy, a kto jest głową i co tam się dzieje, no to wszyscy wiemy. Dobra, teraz zobacz druga strona Włochy. Mówimy o korupcjach, kupowaniu różnych rzeczy, zakłady bukmacherskie. Nicola Zaleski został oskarżony o to, że brał udział w ustawianiu poszczególnych zdarzeń meczowych i rzekomo tam gdzieś zarzucano mu, że za żółtą kartkę, którą miał dostać w jednym ze spotkań, dostał ją w ostatniej minucie meczu, doliczonym czasie gry, zarobił jakieś grube pieniądze. Później domagano się po tej informacji wyrzucenia go z reprezentacji, zawieszenia w działalności klubu. Wszyscy mówili, Boże, coś ty zrobił, taki młody zawodnik, utalentowany, wiele rzeczy mógłbyś jeszcze w życiu osiągnąć. Na koniec okazało się, że informator, który po prostu przekazywał te wiadomości policji,
No, posądził go zupełnie niesłusznie, chcąc się odegrać w jakiś tam sposób na poszczególne osoby. No, dlatego zawsze warto pamiętać o zasadzie domniemania niewinności. Tutaj Roma wydała komunikat, który murem za nim stoi. Mhm. Dopóki nie zostanie sprawa wyjaśniona i prawomocnie zakończona, czy to wyrokiem, czy jakąś inną sankcją, tutaj no to. No dobra, ale trzeba wierzyć, że jest inaczej. No dobrze, ale masz teraz inną stronę. Przykład Salomona z Lecha Poznań, prawda? Też klub stanął za zawodnikiem. No, druga próbka okazała się również potwierdzająca stosowanie środków dopingujących. Nie udało się wyjaśnić, może nawet nikt tego już nie ruszył, czy to było zrobione celowo, czy przypadkowo, bo na przykład dostawał jakieś medykamenty, by się wyleczyć, by nie wiem, cokolwiek zrobić związanego z tym, żeby stanąć na nogi, a nie brał tego świadomie, różnie może być. Tu nikt tego tematu dalej nie poruszył. Co oznacza, że chyba się po prostu pogodzono z faktem, że zawodnik rzeczywiście te środki stosował. No tak, ale jednak klub, no też jakoś się poczuwa do tego, że jednak z zawodnikiem stoi murem, dopóki się ostatecznie nie okaże, a ty? Że jest inaczej. Ze swoimi klientami? No oczywiście. Oczywiście. Cofek jest generalnie prawnikiem, ja tak trochę sobie zażartowałem, on ma z prawem do czynienia non-stop. Wielokrotnie tutaj pewne kwestie omawialiśmy na ramach, na forum publicznym. Ja nie jestem adwokatem, w przypadku adwokatów to jest jeszcze inaczej. Tak, nawet tak. Są przekonani, czy tak, wierzą o winie, no to tutaj tak próbują, ich rolą jest obrona po prostu. I też często się jest adwokatem diabła, ale taki zawód. No dobrze, ale taki adwokat też zawsze jednak mimo wszystko musi zrobić tak, żeby ta kara dla jego klienta była jak najłagodniejsza. I to też jest kwestia, no, którą nie wszyscy potrafią zrozumieć, prawda? No ale niestety każdy ma prawo do obrony w tym przypadku. Dlatego sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. No i prawo do obrony i teraz UEFA mnie na przykład bardzo nurtuje. Widzisz, ostatnio Legia dostała karę za głośne śpiewanie na stadionie. Wcześniej Lech za jakieś tam inne, nie wiem, przyśpiewki, których ja nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego za to został ukarany. Są też kluby zagraniczne, które dostają notorycznie kary od UEFA. Często gęsto nawet nie dlatego, że są faktycznie zachowują się w sposób niewłaściwy z przepisami, ale dlatego, że po prostu to jest klub, który jest na tapecie. Ale oczywiście, tak było, tak samo jest w innych dyscyplinach sportu, że są jakieś narodowości, federacje dane, które mają po prostu może nie tyle więcej do powiedzenia, no ale no, z różnych zakulisowych różnych wydarzeń wynika, że traktuje się je po prostu w inny sposób. No i tak niestety jest. Dlatego pamiętajmy, nie osądzajmy nikogo, nawet jeśli wydaje nam się, że jest. Ale jest to też jeszcze jedna kwestia, trzeba sobie tą pozycję jakoś, też nie jestem za tym, żeby byli równi i równiejsi, bo to wiadomo, że to wypacza tutaj całą ideę, ale też trzeba mieć swoich, czy jakichś stowarzyszeniach, klubów, czy w UEFA jako reprezentanci krajowych związków, no też osoby dobre, dyplomatów dobrych, którzy potrafią tam sobie pozycję jakąś wywalczyć. I to a propos też między innymi tego zdarzenia, które teraz pewnie będzie rozgrzewać kibiców wałbrzyskich, Górnik Nowe Miasto, mecz z Łużyce, Lubań, ostatnia sobota i kolejka ligowa. Czerwona kartka dla zawodnika z Wałbrzycha za rzekome, brutalny atak na głowę przeciwnika. Nie wiem, gdzie ten sędzia miał oczy, bo ten mecz transmitowałem, na żywo komentowałem. Można to zobaczyć w wielu powtórkach, jak ta sytuacja wyglądała, jak to wyglądało. No, myślę, że w tym przypadku to chyba trochę też arbitra poniosła fantazja. I tak jak mówiłem wcześniej, nie oceniajmy tego, co widzimy. No gorzej w tym, jeżeli na przykład mamy tutaj taką sytuację, gdzie ewidentnie całe zdarzenie nie jest takie jednoznaczne i kwestia interpretacji zdarzeń ma tutaj największą rolę. Jak sobie z takim czymś poradzić? No tutaj tak proszę cię o kilka słów. No na pewno jest łatwiej, jeżeli mamy do czynienia z wielkimi imprezami, meczami, co jest wszystko pokazywane z kilku kamer, to też zawsze można potem zweryfikować. To akurat prowadziłeś transmisję z tego meczu, a ile jest wydarzeń w niższych ligach, gdzie w ogóle nie sposób tego zweryfikować, co sobie można z tym poradzić. No to trzeba stworzyć cały po prostu system i szkolenie arbitrów i dobierać właściwe osoby, ale to musi być chęć.
ale wiesz, zmian, po to ja, mamy władze centralne, żeby potem to wszystko... Tu na przykład, przepraszam, bo wejdę ci słowo, dlatego że chcę jakby troszeczkę dodać do tego wątku jedną kwestię. Zawodnik został ukarany, przynajmniej w tej pierwszej instancji 12-miesięcznym zawieszeniem. A w rozgrywkach B-klasowych na terenie Polski, teraz nie będę przypominał miejsca, ale na potrzeby, nie wiem, ewentualnego odwołania, pewnie do tego się wróci, klub wróci. Była taka sytuacja, że sędzia został uderzony przez zawodnika z premedytacją i tam kara była podobna, plus konsekwencje karne. Więc dlatego zastanawiam się, skąd ten pomysł takiego, a nie innego interpretowania pewnych wydarzeń. Znaczy, wiesz, to tak ci mogę powiedzieć z punktu widzenia prawnego, nie da się w żadnych przepisach, czy to dotyczy prawa, nie wiem, cywilnego, karnego, czy przepisów, regulaminów sportowych, opisać każdego przypadku, żeby było wszystko zero-jedynkowe, że mamy daną sytuację, znajdujemy jakiś, mówiąc tak, swoje paragraf i do tego przykładamy. No to też dużo zależy od interpretacji, czy w przypadku postępowań sądowych czy administracyjnych, właściwego organu, sędziego, sędziów sądu, czy w przypadku właśnie tutaj różnych komisji dyscyplinarnych. No oczywiście, że też mogą występować sytuacje, gdzie są jakieś naciski, ktoś ma jakiś klub, jakaś grupa działaczy, większe siłę nacisku i to też z tego może wynikać, że te kary są akurat nieadekwatne do przewinienia niższe bądź wyższe, ale że one są nieraz różne, no to tak jak ci powiedziałem, no nie da się wszystkiego jednoznacznie opisać, no i też gdzieś zawsze ten organ rozstrzygający ma ten swój margines, nie powiem błędu, margines do decyzji. Tak samo słyszymy różne wyroki w telewizji, w głośnych sprawach i też są, porównuje się niektóre sprawy i też się uważa, że niesprawiedliwie ktoś został potraktowany albo za łagodnie, albo za surowo. No zobaczymy, tą sytuację na pewno będziemy monitorować, bo tak jak mówiłeś, nie widziałem tego jeszcze, ale tak jak mówiłeś, no to przypadek naprawdę szczególny. No aż mi słów zabrakło, bo tak naprawdę mówiąc, owszem, jeżeli nawet by tutaj można było potraktować to na zasadzie zamiaru uderzenia zawodnika, nawet tak, aż tak bardzo nad wyrost to interpretując, to no wydaje mi się, że okej, kartka czerwona bezpośrednia, tak jak tutaj zawodnik dostał, ale no ja wiem, 3, góra 4 mecze za taki zamiar podejrzewam byłoby chyba najbardziej uczciwym podejściem. Natomiast to, co tutaj zobaczyłem, usłyszałem, dowiedziałem się, to ja powiem w ten sposób. Karma wraca. Każdy, kto będzie się upierał przy tej decyzji, prędzej czy później będzie miał taki czy inny dylemat w innych sytuacjach do rozstrzygnięcia być może, to później naprawdę się odwróci przeciwko, dlatego że to jest precedens w tym przypadku. Tu nie było żadnego brutalnego ataku, tu na pewno nie było żadnej sytuacji, która byłaby podwaliną do takiej drastycznej kary. Jeszcze dla tak młodego zawodnika, który w momencie, gdy w ogóle samo przewinienie zostało odgwizdane, nie do końca rozumiał w ogóle, o co chodzi. Dużo tutaj było gestykulacji po stronie przeciwnej drużyny, dużo tu było gestykulacji po stronie samych zawodników, trenerów. W ogóle generalnie mam takie wrażenie, że z góry było takie założenie, że trzeba wykorzystać okazję, by w jakiś sposób właśnie w taki czy tak ukarać drużynę przeciwną, zmuszając do jakiegoś, nie wiem, precedensu w postaci faulu, zachowania. Te rzeczy też naprawdę widać było na boisku i nie będę oceniał pracy sędziego, bo to nie moja rola, natomiast w wielu momentach były to decyzje mocno kontrowersyjne. W obie strony, bo żeby nie było, że to tylko przeciwko drużynie z Wałbrzycha. I ja osobiście uważam, że sędzia sobie z tym meczem nie poradził. Znając życie i to, jak hermetycznie jest to świat, to pewnie tutaj ocena obserwatora będzie zupełnie inna. Raz mi się tylko zdarzyło w przypadku rozmowy z obserwatorem, że ten oficjalnie, publicznie powiedział, że sędzia się pomylił. I po prostu logiczny ciąg zdarzeń konkretnej tej sytuacji akcji doprowadził do tego, że ocena tego sędziego była mniej pozytywna niż mogłaby być. No, ale to widać, człowiek podchodził do tego bardzo rzetelnie i sprawdzał wszystko w sposób prawdowy. Liczymy na to, że ta sprawa się rozstrzygnie mimo wszystko bardziej pozytywnie, bardziej normalnie, że ta kuriozalna decyzja Komisji Dyscyplinarnej zostanie
zweryfikowana i w odpowiedni sposób zawodnik potraktowany, ale no, na wyrost to jest zabijanie piłki nożnej. Uważam, że tu w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku kara jest zdecydowanie zbyt duża. Nie wierzę w to, że po roku czasu taki zawodnik w ogóle chce myśleć o piłce i wrócić do gry w piłkę. Tym bardziej, że on tutaj naprawdę dobrze został ukarany czerwoną kartką, ale osobiście uważam, że na dyscyplinarną karę 12 miesięcy nie zasłużył. Choćby nie wiem, jak tutaj panowie z Lubania tę sprawę próbowali przekazać dalej.